Można by pomyśleć, że jesteśmy na Marsie i poniekąd jest to prawda. Dzisiaj w ramach cyklu Akademicka Opolszczyzna gościmy na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, napotykając łazika marsjańskiego skonstruowanego przez samych studentów. Nasz łazik powstał przy współpracy studentów z Koła Naukowego MikroProcek. Ogólnie koła naukowe na naszym wydziale to jest doskonałe uzupełnienie wiedzy. Można się na nich nauczyć różnych ciekawych rzeczy, chociażby na MikroProcku lutowania, druku 3D oraz pomiarów oscyloskopowych. Inne koła naukowe zajmują się stricte albo inżynierią biomedyczną, albo chociażby programowaniem w różnych językach, czy to Python, czy to C#, czy to czysty C. Więc koła naukowe to jest doskonałe uzupełnienie wiedzy na naszym wydziale. Studenci są w stanie nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. A teraz zobaczycie, jak wyglądają nasze laboratoria. Jesteśmy w Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, a ze mną jest Karolina. Opowiedz coś o tym więcej. Hej, nazywam się Karolina Nowak, jesteśmy w naszej pracowni z Inżynierii Biomedycznej. Jestem studentką tego kierunku. Na tym kierunku uczyłam się, jak łączyć medycynę razem z technologią. Dzięki tej uczelni mogłam skorzystać z projektów, które są tutaj realizowane, między innymi projekt Żyła, który był realizowany w współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Tworzyliśmy model żyły, najpierw raka, który był w tej żyle, później samej żyły. Później łączyliśmy to komputerowo w programie razem z naszymi wykładowcami. Następnie zostało to wydrukowane 3D i przekazane lekarzom z tego szpitala. Jesteśmy w Laboratorium Informatyki. O tym, dlaczego warto studiować ten kierunek, opowie Nina Pąkowska. Cześć. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Powodów jest wiele, dla każdego może być inny. Jednak ja przede wszystkim cenię sobie rozwój i to, jak bardzo dużo ścieżek kariery mogę wybrać po skończeniu tego kierunku. Nie tylko to. Na tym wydziale bardzo szeroko rozwinięte są koła naukowe, po których już o pracę bardzo łatwo. A nie tylko o pracę, a i cenne umiejętności. Przykładowo w kole naukowym, którego jestem przewodniczącą, uczymy się pracy zespołowej, która jest niezbędna w karierze informatyka. Uczymy się algorytmiki, programowania w dowolnym języku. Oprócz naszego koła są również koła graficzne, elektroniczne, mechaniczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na Politechnice Opolskiej można rozwijać się w dokładnie takim kierunku, jaki ktoś sobie wymarzy. Na wydziale studiuje wielu obcokrajowców. Sprawdźmy zatem, czy studia tutaj są wyborem przyszłościowym. Dzień dobry, nazywam się Daniel Demianenko. Przyjechałem z Ukrainy, więc miałem świeże spojrzenie na kształcenie w Polsce. Po 2 latach uważam, że studiowanie na Politechnice Opolskiej jest przyszłościowe. Daje duże możliwości rozwoju. Oprócz bogatej oferty naszego wydziału, od października startuje nowy kierunek elektronika i systemy komputerowe. Pasuje to do tych ludzi, którzy interesują się elektronicznym sprzętem i programowaniem. Pani dziekan, proszę powiedzieć, dlaczego Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki jest atrakcyjnym wyborem studiów? W naszej ofercie możemy przedstawić 6 kierunków prowadzonych w języku polskim. Wszystkie te kierunki kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Prowadzimy również kierunek o nazwie Computer Engineering, jest to informatyka w języku angielskim, na którą aplikują również studenci z zagranicy, więc może to być zarówno ciekawe i dla studentów właśnie z zagranicy, jak i dla studentów studiujących w Polsce, w Opolu, pod kątem zawierania chociażby nowych znajomości, czy jakby tutaj wzmocnienia umiejętności językowych. Jeśli chodzi o same kierunki, to wszyscy nasi studenci już w trakcie studiów realizują przedmiot o nazwie praktyka zawodowa. W ramach tego przedmiotu kierowani są do różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw na terenie głównie Opolszczyzny. Bardzo często po zakończeniu takiej miesięcznej praktyki studenci już zostają w tych zakładach pracy właśnie rozpoczynając swoją pierwszą pracę. Z jakimi kompetencjami wychodzą absolwenci, z kompetencjami, które są wymagane na branżowym rynku pracy?
oczywiście wszystko zależy od kierunku, tak? Czyli jeśli chodzi tutaj o kierunek informatyka, tutaj staramy się na bieżąco doskonalić te programy studiów, dostosowywać do zapotrzebowania na rynku pracy. Przede wszystkim jest to znajomość różnego rodzaju języków programowania, w zależności oczywiście od tematyki i od zapotrzebowania. Znajomość grafiki komputerowej, tak, druku 3D. I od razu mogę się chyba pochwalić, że od 1 października zostaną uruchomione nowe specjalności na drugim stopniu informatyki, które właśnie powstały jakby w ramach zapotrzebowania tutaj rynku, związane głównie właśnie z wytwarzaniem oprogramowania. Politechnika Opolska też w swojej ofercie ma możliwość jakby tutaj doskonalenia nie tylko studentów w języku angielskim, ale także zajęcia z języka chińskiego są prowadzone. Nasi absolwenci bardzo chętnie też biorą w nich udział, także myślę, że to są chyba takie najmocniejsze jakby nasze atuty i nasze strony, którymi nasz absolwent może się pochwalić. Proszę powiedzieć, czy wśród kadr osób prowadzących zajęcia są również praktycy? Sporo naszych pracowników poza pracą wykonywaną tutaj na Politechnice Opolskiej równocześnie pracuje na przykład w innych zakładach pracy lub po prostu prowadzi własne firmy i te umiejętności zdobyte w tych zakładach pracy są potem przenoszone tutaj na zajęcia. W szczególności na kierunku elektrotechnika i technologii energetyki odnawialnej, bo mamy tutaj świetnych specjalistów, którzy współpracują na przykład z elektrownią Opole, tak, i potem równocześnie prowadzą u nas zajęcia, jakby przekładając tą wiedzę, która jakby jest zdobywana w zakładzie, przekładają na zajęcia. Naszą przygodę na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki rozpoczęliśmy od łazika marsjańskiego, a kończymy go na widowiskowym pokazie wyładowań elektrycznych.